Czy wiemy, jak właściwie przygotować się do pobrania krwi przed chemioterapią? Czy powinnyśmy być na czczo lub być może unikać jakichś konkretnych produktów w diecie? O tym wszystkim porozmawiam z moim dzisiejszym ekspertem. Zapraszam Was serdecznie na mój najnowszy odcinek. Moim dzisiejszym gościem jest doktor nauk medycznych, pan Michał Kunkiel, onkolog kliniczny pracujący na co dzień w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Pan doktor zaangażowany jest w leczenie kobiet z rakiem piersi, w szczególności z optymalizacją tego leczenia, które planujemy dla kobiet zdiagnozowanych z rakiem piersi. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za możliwość rozmowy, za to, że przyjął Pan zaproszenie do rozmowy na kanale OnkoFit Kalitka. I dzisiaj chciałabym, Panie doktorze, obalić kilka mitów związanych m.in. z pobraniem krwi, bo pamiętam sama swoją sytuację, kiedy przychodziłam pod punkt pobrań przed wlewami chemioterapii i zawsze było dużo... Każdy miał jakąś dobrą radę. Zapewne to wyglądało tak. Kilkadziesiąt osób pod punktem pobrań. Jak najwcześniej ustawić się do kolejki, kto pierwszy, kto ostatni. I zapewne najważniejsze było, żeby ta krew była jak najlepsza i jak pewnie panie, jak i szanowne panie pacjentki uważacie, jeżeli jesteśmy na czczo, ta krew będzie lepsza, będzie wzmocniona, będę miała większą szansę na przyjęcie skutecznej chemioterapii. I chciałbym ten mit raz na raz zawsze, drodzy Państwo, obalić. Jedyne, czego możemy się spodziewać po oddaniu krwi na czczo, po kilku godzinach, bez posiłku, bez płynu, to jest wyłącznie sytuacja, kiedy możemy mieć ból głowy, osłabienie, senność i hipoglikemię w tej krwi. Onkologia nie leczy cukrzycy, nas tak naprawdę nie interesuje poziom cukru. Mhm. Oczywiście inna sytuacja jest wtedy, kiedy ta pacjentka leczona onkologicznie ma rozpoznaną cukrzycę, jest leczona przewlekle, ale ona jakby zna zasady postępowania, radzenia sobie z tymi stanami wysokiego bądź zbyt niskiego cukru. Dla nas, dla onkologii, dla chemioterapii, dla terapii poziom cukru naprawdę ma minimalne znaczenie. Ja wolę nawet, żeby pacjentka zjadła tą kanapkę, wypiła herbatę czy słodzony napój i miała ten cukier 120-140, ale co dzięki temu uzyskujemy? Ta pacjentka czuje się nieźle, nie boli ją głowa, nie jest osłabiona, może iść śmiało na tą chemioterapię. Pacjentka z niskim cukrem, będąca na czczo, gorzej zniesie tą chemioterapię. Później oddajecie tą krew, szybko jecie słodką bułkę, szybko pijecie słodką kawę, pijecie, nie wiem, kole i inne napoje gazowane. I efekt tego jest tego, że jak wychodzicie z chemioterapii, przychodzicie do nas do gabinetu i mówicie: jej, jak źle zniosłam tą chemioterapię, jak mnie pali w żołądku, jak mnie pali w jelitach. To jest wszystko system naczyń połączonych. Naprawdę jemy normalnie, pijemy normalnie, nie obawiamy się tego poziomu cukru, nawet jeżeli on by wynosił 100-kilkanaście, 100-kilkadziesiąt. Na onkologii leczymy nowotwór, a nie podwyższony cukier. Nie bądź sam, bądź dobrze poinformowana. A panie doktorze, co pan myśli o takiej sytuacji, kiedy na przykład oddajemy krew na dzień przed chemioterapią, bo też niektóre z pacjentek, żeby nie czekać, bo na przykład jesteśmy gdzieś spoza Warszawy, musimy dojechać. Znaczy z punktu widzenia, panie Lidio, logistycznego, dojazdowego jest to akceptowalne w części przypadków. Natomiast proszę pamiętać, to dotyczy głównie pacjentek w schematach co 2-3 tygodnie. Ten dzień różnicy przy takich schematach raczej nie powinien negatywnie wpływać ta doba na wyniki morfologii. Natomiast u pacjentek w tym schemacie cotygodniowym, w tych tak zwanych schematach weekly, jeden dzień może naprawdę zrobić różnicę i tutaj jednak bym preferował, żeby te pacjentki robiły jednak badania krwi w dniu chemioterapii rano.
A jak ważne jest nawodnienie, panie doktorze, w tej sytuacji, kiedy pobieramy krew? Bo o tym Znaczy, myślę, że ma znaczenie krytyczne. Proszę pamiętać, że ta chemioterapia po podaniu, czy inne terapie celowane, one się metabolizują. One oczywiście propagują po organizmie, po tkankach, mają ten efekt cytotoksyczny, niszczą tkankę nowotworową, ale one muszą także się z tego organizmu wydalić. Wydalają się poprzez mechanizm wątrobowy, ale głównie przez mechanizm nerkowy. Czyli usuwamy je z moczem. Żeby ten mocz wydalać, to trzeba prawidłowo się nawadniać. Także te przyjęcie płynu w stosunku jakby do powierzchni ciała, masy wzrostu, powinno nas obligować do przyjmowania około 2-2,5 litra płynu w ciągu dnia. Małymi porcjami, a często. A czy są, panie doktorze, jakieś produkty, napoje, których powinnyśmy unikać, nie wiem, na dzień, kilka dni przed pobraniem? Na pewno pobraniem. Znaczy może przed samym pobraniem, na pewno mocna kawa, jakieś mocne wywary ziołowe, które mogą nieco zaburzyć parametry krwi, nie powinniśmy tego spożywać. Natomiast niewątpliwie nie wolno spożywać Państwu soku z grejpfrutów i samego świeżego grejpfruta, bo to są akurat ten rodzaj soku, ten rodzaj owocu zaburza znacząco większość metabolizmu leków onkologicznych. Onkofitka, litka. Chciałabym nawiązać do portu naczyniowego, bo wiele z nas pacjentek w trakcie przyjmowania chemioterapii taki port zakłada. Czy możliwe jest pobieranie krwi z tego portu w sytuacji, kiedy przygotowujemy się? Tak, to jest bardzo dobre pytanie, dziękuję za to pytanie. Port naczyniowy, proszę pamiętać, to jest ciało obce, które zostało założone w procesie zabiegu chirurgicznego w znieczuleniu. I niesie za sobą bardzo dużo korzyści, to wiemy doskonale. Natomiast jest to urządzenie, które tak naprawdę powinno być wyłącznie wykorzystywane do podawania chemioterapii. Proszę pamiętać, że jeżeli używamy go częściej, czyli na przykład do pobierania krwi, rośnie infekcja, ryzyko infekcji, zakażenia tego portu, zakrzepicy, czyli brak wypływu wstecznego krwi przez ten port. To jest urządzenie dedykowane, czy powinno być dedykowane do podawania leków onkologicznych. W wyjątkowych sytuacjach, incydentalnie, ja się sam przyznaję do tego, że czasami swoim pacjentkom to zlecam, zgadzam się na pobranie krwi z portu. Oczywiście wymagana jest do tego dodatkowa adnotacja i pieczątka lekarza, bo żadna pani pielęgniarka tego jakby na wyłącznie ustną prośbę pacjentki tego nie wykona. Natomiast raczej to są incydentalne sytuacje, kiedy mamy problem z zakłuciem pacjentki do żył na przedramionach. Ale proszę pamiętać, port naczyniowy to jest urządzenie do podawania leczenia, nie do pobierania krwi do wykonywania badań morfologii czy biochemii. Czy my po zakończonym leczeniu onkologicznym możemy być też dawcą krwi albo na przykład szpiku? Niestety nie. Przebyta czy aktywnie leczona choroba nowotworowa jakby dyskwalifikuje takich pacjentów, pacjentki trwale. Są przeciwwskazania czasowe i trwałe do oddawania krwi czy składników krwi. Niestety jakby wywiad choroby onkologicznej dyskwalifikuje taką populację pacjentów w przyszłości. Aczkolwiek, trzeba zaznaczyć, jest tutaj taki miły wyjątek. Duża część pań choruje szczęśliwie na raki przedinwazyjne. Raka przedinwazyjnego piersi, raka przedinwazyjnego szyjki macicy. I po kilku latach karencji po leczeniu, po kontroli, takie pacjentki jak najbardziej mogą być dawczyniami. Czy tutaj potrzebne jest jakieś zaświadczenie wtedy od onkologa albo jakaś dodatkowa morfologia? Myślę, że jakaś szczegółowa dokumentacja medyczna, nikt tego od nas nie będzie w punktach krwiodawstwa wymagał. Natomiast myślę, że warto jakby z urzędu swojego onkologa zaopatrzyć się w takie zaświadczenie, że nie ma przeciwwskazań onkologicznych, jesteśmy po przebytym leczeniu raka, podkreślam, przedinwazyjnego, czyli tak zwanego in situ. No to panie doktorze, chyba wszystkie mity obalone. No mitów jest wiele. Obaliliśmy przynajmniej na razie 3 albo 4.
To nie wiem, jeżeli jeszcze jakieś, panie doktorze, panu przychodzą do głowy, bo ja ze swojej listy chyba wszystkie o wszystkie zapytałam. Musielibyśmy zadać pytanie naszym słuchaczkom. No właśnie. I może to jest akurat dobra okazja do tego, żeby w przyszłości... nakręcić odcinek z listą pytań. Dokładnie. Albo webinar. Albo webinar i zróbmy po prostu gorący panel dyskusyjny. Bardzo chętnie. Ja zdecydowanie polecam się. Dziękuję, panie doktorze. Czyli z tego świetna lekcja. Wcale nie musimy być na czczo, kiedy pobieramy krew przed chemioterapią. Serdecznie wam dziękuję za uwagę. Trzymam kciuki za wasze leczenie. Odwiedzajcie kanał OnkoFitKalitka. Subskrybujcie. Możecie również wspierać mnie na Patronite. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.